Chciałabym, żebyśmy zaczęli od kontekstu, bo będziemy rozmawiać o książkach w łódzkim getcie, ale czy możecie nam powiedzieć, jak było z czytaniem książek, jak wyglądał ten rozwój świata czytelniczego w Łodzi przed II wojną światową? Co łodzianie czytali? Czy wiemy tak naprawdę, co czytali Żydzi przed wojną? Dobre pytanie, co czytali? Znaczy wszystko czytali, to co każdy czytał. Literaturę popularną, literaturę piękną. Romantycy bardzo się ogromną popularnością cieszyli wśród żydowskiej młodzieży. To zresztą jesteśmy w stanie prześledzić, czytając dzienniki też gettowe, ale też teksty przedwojenne. No i chyba popularne, Wiech na przykład, no nie? Tak. To było bardzo popularne w prasie drukowanej. Ja mogę tutaj dołożyć, bo ja akurat pisałam artykuł na ten temat i mogę się popisać. To znaczy pisałam bardziej rzeczywiście o czytelnictwie w łódzkim getcie, ale to się bardzo wiąże z tym, co było przed wojną, bo Żydzi łódzcy oczywiście czytali przede wszystkim w różnych językach. Czytali, tak jak Adam powiedział, literaturę piękną polską, literaturę i to bardzo, bardzo różnorodną, od literatury takich wysokich lotów po kryminały i taką popularną powieść. Czytali oczywiście w języku żydowskim, czyli w języku jidysz, literaturę tą klasyczną, Pereca, Shalom Aleichema i tak dalej. Czytali literaturę hebrajską, poezję Bialika chociażby, to był taki sztandarowy poeta, czytany w hebrajskich chociażby liceach, ale także literatura taka syjonistyczna, związana z w zależności od tego, jakie były ich zainteresowanie czy poglądy, prawda, Adamie? To jest tak, że czytali po prostu bardzo różną literaturę związaną właśnie z budowaniem przyszłości w Eretz Izrael i tym, jaka ta przyszłość ma być poprzez filozofię Marksa, Engelsa, Lenina i wszystkie takie książki, powiedzmy, ideologiczne. Także no, była to bardzo, bardzo różnorodna, bardzo różnorodne lektury w różnych językach i to zarówno właśnie z bibliotek korzystali w języku polskim, jak i w języku żydowskim, hebrajskim, niemieckim, rosyjskim. I można powiedzieć, że trochę to się przeniosło do getta. Tak, znaczy jeszcze przepraszam, wejdę w słowo. Tak, w zasadzie przepraszam, ale trochę pytanie źle zadane moim zdaniem. Bo tutaj bardziej warto może byłoby powiedzieć, no bo to była tak zróżnicowana grupa, tak posiadająca z jednej strony swoją wyjątkową specyfikę jako ten lud księgi, tak, która przywiązywała ogromną wagę do pisma i do czytania, do lektury. I te wszystkie jakby instytucjonalne formy czytelnictwa żydowskiego, łódzkiego, przedwojennego, myślę, że to jest ten kierunek, o którym też może warto powiedzieć, no bo poza tymi bibliotekami prywatnymi, czy Zonenberga, która istniała w getcie tutaj na Zgierskiej niedaleko, jakieś 200 metrów stąd, może 300, czy wszystkimi bibliotekami na Jakuba, które były religijnymi, związane z Agudas Izrael, no to czytelnictwo było skupione wokół, o ile dobrze pamiętam, to jest taka zakres liczb, kilkudziesięciu bibliotek prywatnych prowadzonych przez różne organizacje. Hashomer Hatzair miał, o ile dobrze pamiętam, 3 swoje biblioteki tutaj prywatne. Każda szkoła żydowska, chociażby z tego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich, miała swoją bibliotekę. I Sierakowiak jeszcze w tym fragmencie dziennika przedgettowym, ale już wojennym, pisał, jak próbowali ratować tą bibliotekę szkoły, która zdążyła się przenieść już 2 razy z Magistrackiej na Piramowicza, ile dobrze pamiętam. I on tam na Piramowicza razem z nauczycielami, on nauczyciel rozdawał im, bierzcie najciekawsze dla was kilka książek, bo resztę już nie ocalimy, tak? Więc Sierakowiak wziął niemieckie książki, stwierdził, niemieckie książki, że ludzie najbardziej przydadzą. On Manna i księżył, wziął, tak. I wziął literaturę i poezję niemiecką i historię Niemiec. Także rzeczywiście sięgnął po te lektury, które w tym momencie wydały mu się o to, żeby zabrać. Rzeczywiście nauczyciele prosili, żeby pozabierać te książki i do getta one trafiały też bardzo różnymi kanałami, tak. I to jest właśnie to zorganizowane czytelnictwo żydowskie, tak zaryzykuję tezę, nie badałem tego dokładnie w innych, ale myślę, że to było najbardziej rozbudowane czytelnictwo instytucjonalne w Łodzi przed wojną. Dużo bardziej niż polskie i niemieckie, które też miało swoją specyfikę.
I to jest świetny temat na badanie, jeżeli ktoś tu jest z doktorantów albo z magistrantów. Myślę, że to jest temat, do którego mamy materiały i można w rok napisać pracę. To zachęcamy, ale wiesz, trochę chciałam, żeby też wybrzmiało to, co powiedziała Joanna, bo mnie się wydaje też po wielu latach rozmów, prowadzeń, wycieczek młodzieży, wydaje mi się, że jest taki stereotypowy obraz Żyda w getcie. I też chciałabym, żeby wybrzmiało, że tak naprawdę to, co powiedziałaś, czytano wszystko, że to nie była tylko właśnie święte księgi, to nie były tylko język jidysz, czytano tak naprawdę wszystko. I pytanie następne, które chciałabym, żebyście odpowiedzieli, skąd były te książki w getcie? Już wiemy, że były rozdawane przed wojną, ale jakby czy ktoś, kto ucieka ze swojego domu, zabiera książkę? Co się zabierało? Skąd były książki w łódzkim getcie? Ewa. Zadałaś mi trudne pytanie, bo ja akurat nie mam tutaj tak szczegółowej wiedzy, natomiast chciałabym odwołać się do tego, co padło wcześniej, o tej różnorodności wyborów czytelniczych, bo też później, kiedy ludzie zamknięci w getcie zaczynają sami pisać i w czasie wojny, i po wojnie, to też widać tę ogromną różnorodność w ich tekstach i to jest coś, co mnie zawsze, może to jest jakiś banał, zadziwia w różnych relacjach, w tak zwanych jego dokumentach z czasów zagłady, że no właśnie mamy ten jeden obraz Żyda skazanego na zagładę, a te losy były tak bardzo różnorodne i też tak powiązane ze środowiskiem, z jakiego wywodziła się dana osoba. I skąd się brały książki? Skąd się wzięły książki w getcie? To powiem szczerze, że tutaj muszę się zdać na ekspertów. Natomiast to, co mnie zawsze uderzało, to też to, że właśnie w tych relacjach z czasów wojny bardzo często się pojawia wątek czytelnictwa i książek. Wydawałoby się, że to przecież jest jakiś jakby margines życia społecznego, kulturalnego w momencie, kiedy człowiek mierzy się z głodem, z chorobami, z po prostu potwornymi warunkami życia i śmiercią najbliższych osób, z ciągłą jakąś utratą, na jaką jest narażony. No to jednak okazuje się, że właśnie ludzie wspominali później, że te książki wypożyczali z bibliotek, że nie wiem, jakieś organizacje młodzieżowe dbały o te książki, że były całe takie akcje, nie wiem, naprawy książek, bo one przechodziły z rąk do rąk i ulegały zniszczeniu. Dużo pisano o tym, że te książki były właśnie jakąś formą ucieczki, że lektura pomagała przetrwać te trudne czasy. Były wręcz osoby, które mnóstwo czasu spędzały nad lekturą, tego czasu, którego miały przecież niewiele, no bo praca w resortach była wyczerpująca i też organizacja życia codziennego to też nie było proste zadanie. Także tak, no widać było, że jeśli chodzi o książki, które trafiały do poszczególnych osób, no to właśnie te biblioteki, jakieś relacje z innymi ludźmi, uderzyło mnie też świadectwo jednej z członkiń jednej z organizacji podziemnych w getcie łódzkim o tym, że oni, zdarzało im się książki po prostu kraść z różnych takich bibliotek bardziej oficjalnych po to, żeby one gdzieś tam trafiły bardziej do tego podziemnego obiegu, żeby ich koledzy, koleżanki mogli się dokształcać też ideologicznie, no ale też po prostu spędzać ten czas na lekturze, mieć o czym rozmawiać. No tak, książki w getcie znalazły się jakby każdym możliwym kanałem, który jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Po pierwsze, ludzie zabierali książki ze sobą, tak jak Dawid Sierakowiak. Tutaj to, co mówię, to bazuje na tych tekstach, jego dokumentach, które z getta czytałem i troszeczkę też z dokumentów oficjalnych, administracyjnych. Ludzie zabierali ze sobą te książki i zabierali te książki dlatego, że to była dla nich właśnie taka codzienność, tak jak powiedziałaś, odskocznia od tej rzeczywistości. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić, bo to jest, myślę, że też bardzo ciekawy wątek. A jak bardzo byli przywiązani niektórzy, bo to nie wszyscy oczywiście, do książek może na przykład świadczyć fakt, że deportowani z Hamburga, przywiezieni tutaj w listopadzie 1941 roku, oni założyli własną bibliotekę, bazując na książkach, którą przywieźło to kilkaset osób deportowanych z Hamburga. Więc te książki przyjechały z nimi tutaj przez pół Europy, więc to też jest bardzo... Chciałam Państwu puścić fragment wywiadu a propos... Myślałem, że ktoś umarł, bo to taka muzyka. Tak, więc to są te książki przywożone przez ludzi ze sobą, zabierane do getta w różnych okolicznościach.
Są to książki, które zostały, nie chcę powiedzieć przejęte, ale zebrane, tak jak powiedziałaś ładnie, przez biblioteki, przez instytucje. Ta biblioteka Zonenberga bazowała, ona miała chyba 4000 woluminów w tym szczytowym momencie i istniała od wiosny 40, znaczy w zasadzie od przedwojny, ale takiej formie otwartej dla ludzi od wiosny 40 roku aż do lipca 44, czyli przez cały okres istnienia getta. Tam, żeby wypożyczyć książkę, trzeba było wpłacić, o ile dobrze pamiętam, 4 marki kaucji i 1 markę za wypożyczenie książki. I tak biblioteka bazowała na zbiorach, które udało się znaleźć wcześniej z tego okresu tworzenia się getta, tego chaosu jeszcze przenosi do getta. I później to, co czytelnicy przynosili, wymieniając się na przykład na książki. Więc to jest ta droga instytucjonalna. Bardzo dużo książek pozostało po instytucjach na terenie getta. Ulica Jakuba to było chyba z 6 szkół, które nie zostały, nie przeniosły się, bo to było przed wojną szkoły żydowskie i w getcie to też były budynki zaadaptowane przez różne instytucje albo na budynki mieszkalne, więc te książki tam były. I w jednym z takich ciekawych reportaży dotyczących właśnie akcji zbierania książek z 1943 roku było napisane, że bardzo wiele tych książek religijnych się zachowało, które już nie do końca są potrzebne mieszkańcom getta, bo bardzo dużo ortodoksyjnych osób zostało wymordowanych w czasie tych fal deportacji albo jeszcze na samym początku wojny, bo oni się po prostu mocno też wyróżniali fizycznie i padali ofiarą ataków. Więc te księgi religijne, zarówno fragmenty zwojów Tory, ale także Miszna czy Talmudy różne, one się po prostu, mówiąc kolokwialnie, walały po różnych miejscach w getcie. I autor tego reportażu nawet ubolewa, że one były wykorzystywane i profanowane, jak to napisał wprost, do robienia gilz papierosowych, tak chyba się to mówi, tak? Jako papier toaletowy w latrynach, bo brakowało papieru w getcie. Niektórzy, tak jak Abraham Itzhak Łaski, wykorzystywał książkę do spisywania swojego dziennika, więc to była inna forma wykorzystania książek, ale też pewnie o to zapytasz, nie chcę wyprzedzać pytania. Więc jakby tych dróg dotarcia książek do getta było wiele i to, co jest też bardzo ciekawe, jak te książki na terenie getta później, co się z nimi stało po likwidacji getta. I tu jest niestety taka historia trochę niesympatyczna, bo duża część książek, po pierwsze te religijne księgi, to wiemy, w kwietniu 1945 roku one zostały pochowane razem ze zniszczonymi fragmentami rodałów Tory na cmentarzu żydowskim. Jest film z tego wydarzenia. Jest tablica ufundowana przez gminę żydowską i moje stowarzyszenie, która mam nadzieję, że w końcu zawiśnie na cmentarzu, bo już 3 lata wożę ją w bagażniku, mówiąc kolokwialnie, żeby ją powiesić, właśnie w tym miejscu, gdzie te księgi były pochowane. Ale jest masa książek, która została po prostu zniszczona, zrabowana. No, 45 rok, styczeń, luty, marzec, to jest największy w historii Łodzi szaber zorganizowany, który wpadł na teren getta i tam zabierano wszystko, absolutnie wszystko, co się dało wynieść, od metali kolorowych, wyposażenia mieszkań, po właśnie książki, które były wykorzystywane jako podpałka. I właśnie ta historia wykorzystywania książek jako podpałka pojawia się też w historii odnalezienia dzienników Dawida Sierakowiaka. Bo one leżały na stercie papierów jako podpałka. Kropka. Ja zawsze wszystkie widelce zabieram i wszystkie mikrofony zbieram. Rzeczywiście właśnie niewiele mam do dodania, ale faktycznie jest niesamowity ten tekst, chyba Rosen, nie pamiętam, kogo napisał w Kronice, który opowiada o tym jak te książki trafiały do łódzkiego getta. I to ciekawe, napisał właśnie to, no powiedzmy ten tak zwany niemiecki, zachodni Żyd, ale opowiedział o tym, jak te książki przechodziły. I rzeczywiście jak się zwiększała ta liczba książek, chociażby u Zonenberga, który początkowo miał 900 książek, później miał 4,5, później 7,5, bo on zbierał od ludzi, wykupywał i tak dalej. Ale to niesamowite jest, że te książki były wypożyczane właśnie i ludzie, którzy nie mieli pieniędzy na jedzenie, decydowali się wydawać pieniądze na książki, mimo że no, dla nich ważniejsze byłoby może kawałek chleba, żeby przeżyć. To, co on jeszcze napisał, to dla mnie było takie uderzające, że właśnie ci ludzie, tak jak mówisz, no jak to, zabiera się najpotrzebniejsze rzeczy, ale jednak on napisał, że najpotrzebniejsze rzeczy to było łóżko i księgi. I
ponieważ to nie były, zwłaszcza te księgi właśnie takie, które przechodziły z pokolenia na pokolenie, te jakieś pamiątkowe książki, to one rzeczywiście tutaj trafiały. Z drugiej strony, tak jak Adam powiedział, trafiały takie instytucjonalne książki, bo na przykład biblioteki całe i wiemy, że biblioteka medyczna ze szpitala poznańskiego trafiła cała i znalazła się w szpitalu na ulicy Łagiewnickiej. To, co powiedzieliśmy też, że Sierakowiak czy chłopcy inni ze szkół hebrajskich, hebrajskojęzycznych powiedzmy w Łodzi też przewieźli część rzeczy. No i oczywiście te bundowskie książki. Teraz trzeba powiedzieć jeszcze, że getto oczywiście było tworzone od lutego, ale zamknięte zostało dopiero w końcu kwietnia. Także były takie 3 miesiące, kiedy ci ludzie, kiedy przechodzili z tymi swoimi rzeczami, to były te najpotrzebniejsze rzeczy. Ale wbrew pozorom oni wychodzili jeszcze, wracali do domów albo wracali po różne rzeczy i te książki były jednym z tych elementów, które wychodzili. I tak na przykład w dużym stopniu została przeniesiona prawie cała biblioteka bundowska, czyli biblioteka żydowska, która przez jakiś czas funkcjonowała w mieszkaniu Hawy Rosenfarb na ulicy Łagiewnickiej. Nie cały czas, ale przez jakiś przez pewien czas i to jest opisane w jej drzewie życia i w jej wspomnieniach zresztą. Tam przy tych książkach, czy przy ich opracowaniu, pożyczeniu pracowała, robiła to i Hawa Rosenfarb i jej siostra i one w tych swoich wspomnieniach, no sama powieść Drzewo Życia jest właściwie książką o książkach, bo cały czas właściwie dyskutuje się o książkach, tam te dziewczyny w szkole dyskutują ze swoją nauczycielką o książkach, które powinno się czytać, a które każe się czytać i tak dalej, które należy czytać, a później o spotkaniach literackich, w których spotykają się i czytają tę literaturę, która już powstanie w getcie, nie tylko tę, którą przywieźli, ale ta, która powstała. Więc książki są cały czas obecne i są, no, są niezwykle, niezwykle ważne. I w wielu przypadkach, no, mówiąc wprost, pozwalały przeżyć. I ja myślę, że takim dla mnie, takim obrazkiem, który chyba ze mną pozostanie na zawsze, jest taki fragment wspomnienia siostry Hawy Rosenfarb i w jej takim napisanej książeczce dla swojej rodziny, gdzie ona pisze, że czytała Przeminęło z wiatrem podczas szpery. Czytała podczas szpery, ponieważ i zatykała uszy i czytała Przeminęło z wiatrem i nie chciała słyszeć tego, co się dzieje na zewnątrz. I ten obraz czytania książki w getcie chyba dla mnie jest taki najbardziej poruszający. Swoją drogą, szykując się do naszego spotkania, przeczytałam taki artykuł, słucham? Przeczytałam Przeminęło z wiatrem i taki artykuł i bardzo mnie to zaintrygowało, że rzeczywiście ludzie uciekając ze swoich domów brali książki i wiecie państwo, co dzisiaj się zabiera, co było po wojnie, wybuchu wojny w Ukrainie, jak ktoś zrobił jakąś grupę fokusową, sprawdził, co ludzie zabierają, nikt nie odpowiedział książki, najwięcej jest telefon i ładowarka, to jest odpowiedź numer jeden. To też pokazuje, jak zupełnie inaczej. Tak, tak. Jeśli ma się ładowarkę. Znaczy, no, wiadomo, że teraz ten świat zupełnie inaczej wygląda i pewnie w tamtych czasach też to by było numer jeden, ale rzeczywiście nikt nie wymienił książki jako rzeczy, którą by zabrał uciekając ze swojego domu. Trochę już Ewa, teraz trochę Joanna poruszyłyście ten bardzo ważny temat, czyli książka jako ucieczka, jako oderwanie od tej strasznej rzeczywistości, która w getcie panowała, od tego świata piekielnego. Ja chciałam państwu puścić fragment malutki, dosłownie 40 sekund, może 50, rozmowy, którą w 2013 roku przeprowadziliśmy w Centrum Dialogu z ocalałą Haliną Melczewską. Tutaj po drugiej stronie ulicy jest to rozmowa, którą oglądałam sama bardzo dużo razy i zawsze mnie wzrusza, ponieważ Halinka Melczewska nie dość, że bardzo to nasze miasto kochała. Była pomysłodawczynią Parku Ocalałych, którego 20-lecie jest w tym roku. Była też po prostu pięknym i dobrym człowiekiem i w trakcie rozmowy w Centrum Dialogu także poruszyła właśnie ten temat literatury i książek. Mam nadzieję, że będziecie to słyszeć. Rano się wstawało, potem szło się do pracy. Po pracy chodziliśmy na Marysin, taka była łączka pod cmentarzem. A mój przyszły mąż miał egzemplarz poematu Słowackiego Beniowskiego.
I myśmy sobie czytali ten poemat. To była, ja to nazywam dzisiaj, to była taka nisza psychiczna, że w tym ogromie grozy to były takie godziny, kiedy zapominało się o tym, co się dzieje dookoła, a była tylko ta piękna poezja Słowackiego. Idź nad strumienie, gdzie wianki koralów na twoje włosy kładnie jarzębina, tam siądź i słuchaj tego wichru żalów, które daleka przynosi kraina, i w pieśni się wsłuchaj, w tę, co jest z opalów, a bardziej kocha ludzi niż przeklina. I pomyśl, czy ja duszę mam powszednią, ja, co przebiegłszy świat, kochałem jedną. Możecie Państwo też ten film zobaczyć na YouTubie Centrum Dialogu Łódź. Bardzo polecam, bo Halinka tam opowiada właśnie o getcie. I to pamiętam, jak rozmawialiśmy. To było, siedzieliśmy w Centrum Dialogu tutaj na Placu Wolności, gdzie dzisiaj jest Blackword. Joanna prowadziła rozmowę, a cały zespół Centrum Dialogu siedział i tak jak Państwo słuchaliśmy, co Halinka opowiada. I ona tego Beniowskiego powiedziała z pamięci. Nawet nie przypominała sobie słów. Takie to jest ważne. Takie to było ważne. To była rzeczywiście ucieczka z tego piekła. Tak, tylko może uzupełniając to, co powiedziałaś, też pracując na dziennikach różnych z getta łódzkiego, mogę potwierdzić fakt, że czytanie było formą ucieczki, taką terapią też trochę dla tych ludzi. Z jednej strony dla tych ludzi, no, dla zamkniętych w getcie. I tak na przykład Dawid Sierakowiak uciekał do czytania. Lubiński uciekał do czytania, bo oni czytali inne rzeczy, ale to też była dla nich taka ucieczka. Sierakowiak, jak miał w domu nieprzyjazną atmosferę, mówiąc łagodnie, to uciekał z książką do pracy, bo pracując na Lutomierskiej w biurze po prostu nic nie robił. Znaczy on był tylko taki etat trochę fikcyjny, więc mógł sobie siedzieć w pracy i czytać książki. Coś, co my trochę robimy. Jako naukowcy do pracy oczywiście. Nie mamy czasu na zwykłe książki. Niestety. Ostatnio przeczytałem świetną książkę o ucieczkach Niemców z Prus Wschodnich. To jest wszystko na marne. To polecam Państwu, naprawdę wstrząsająca książka, wspaniała. Ale wracając do getta, to jest ta ucieczka, ale z drugiej strony bardzo często pojawiają się takie tęsknota, że chcielibyśmy czytać więcej i nie mamy książek. Nawet Rosenfeld pisał, czego mu najbardziej brakuje. Brakuje mu w pierwszej kolejności, ja sobie ten cytat przygotowałem, czytania. Właśnie, brakowało mu czytania, brakowało mu książek. Chociaż miał dostęp do, myślę, że dziesiątek tytułów, ale no, on pewnie pochłaniał te książki przed wojną w zupełnie innych skali, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, więc brakowało mu książek. Brakowało mu pływania, muzyki, tańca, bo też takie tak napisał. Ale właśnie te książki były na pierwszym miejscu. No i właśnie te próby pożyczania, wymiany książek też zastępowały, ale to jest druga rzecz, ten brak książek i literatury zmuszał też wielu, głównie młodych ludzi, bo z tych źródeł mamy informacje, do sięgnięcia za pióro i do pisania. I to jest niesamowite. I przepisywania książek, ale też do pisania, to jest dla mnie niesamowite zjawisko, że w tej takiej potrzebie obcowania z literaturą, z poezją także, sami chwycali za pióro i tworzyli właśnie tą literaturę. I później tą literaturą się wymieniali, znaczy oddawali swoje wiersze do recenzji, rozmawiali, swoje opowiadania. Sierakowiak też fragmenty książki dawał znajomym właśnie do tego, żeby przeczytali, powiedzieli, co sądzą. Tam niektórzy go niszczyli, inni byli bardziej życzliwi. Rywka też pisała, przecież dawała pamiętnik, dziewczyny się wymieniały pamiętnikami, tak? Więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Ale muszę to powiedzieć, bo to też chciałem na początku powiedzieć, że to, co my wiemy na temat książek i czytelnictwa w getcie, to jest pewnie jakieś 0,25% tego, co faktycznie się działo. My po prostu nie mamy źródeł. My w kółko jakby podążamy wokół, myślę, 5, 6, może 10 nazwisk, które o tych książkach w jakiś sposób mówią w swoich tekstach, kilku jakichś fragmentach oficjalnej dokumentacji i tyle. Jestem przekonany, znając jakby tą przedwojenną historię, później powojenną, również, że to czytelnictwo i jakby ten ruch książek wokół w ogóle literatury i to życie literackie było
o stukroć bardziej bogatsze niż my wiemy o tym, my jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Ja tylko chciałam tylko dodać, że no, możemy też wywnioskować to także z rozmów z ocalałymi, z tymi, którzy przeżyli i tak jak Halina Elczewska, wiele tych osób uczyło się na pamięć wiersz nie tylko w szkole przedwojennej, ale także w getcie, żeby zapamiętać, bo to, co tak jak niektórzy mi mówili, to nawet nas mamy uczyły, to, co mamy w głowie, nigdy nie zginie. To z nami pozostanie. Mogą nam zabrać wszystko. Mogą nam zabrać pieniądze, ubrania, ale to, co zostało, to, co mamy w głowie, to, co zapamiętamy, to jest nasze i będzie nasze. I te osoby, które, z którymi rozmawiałam właśnie wielokrotnie, mówiły, że pamiętają te teksty i właśnie tak jak Halina Elczewska po prostu mówiły z pamięci całe długie fragmenty. Ja miałam ogromną przyjemność 2 miesiące temu być w Chicago i poznać pana Mietka Weintrauba, który ma 98 lat, jest równolatkiem Mariana Turskiego, który w ogóle wygląda i porusza się, jakby miał 70 albo mniej. Codziennie przyjeżdża na bilarda do miasta. I jak usiedliśmy, to on po prostu mi 1,5 godziny recytował Tuwima z pamięci. Całe poematy, 7-minutowe. On po prostu, a jak się raz pomylił, to się tak zdenerwował, że mówi, no nie, to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. I zaczął od początku, te 7 minut. Ja to mam nagrane, naprawdę. Niesamowite. I Lucy Cytryn-Bialer, która mówiła po wojnie, spotykała się w Paryżu, była taka grupka tych dziewczyn, tych pań, które przeżyły wojnę, łódzkie getto, były z gimnazjum ABBA. I one się spotykały w Paryżu, w kawiarni i rozmawiały sobie albo w domach. I mówiły sobie wiersze polską. Akurat one się interesowały i kochały polską literaturę, polską poezję, więc były cudownie, mówiły po polsku, więc to była ta polska literatura. Z kolei te jidyszowe środowiska, z kolei widzisz, tak jak mówisz, że my wiemy jakiś ułamek, a tego jest ogrom. Jeśli chodzi o tę ucieczkę, to ja tutaj też widzę dwa takie aspekty, bo po pierwsze to jest taka ucieczka jednostki, indywidualnej osoby, która siedzi z tekstem, ma tekst, ma swoją wyobraźnię, odcina się od rzeczywistości. No a z drugiej strony to był też taki rodzaj ucieczki od tych trudów życia w getcie, życia codziennego, że książki dawały jakiś temat do rozmowy w większych grupach, no bo też dopływ jakichś informacji o tym, co się dzieje w ogóle poza gettem, w Łodzi, w III Rzeszy, na frontach, był ograniczony. Starano się te informacje pozyskiwać, ale one też nie docierały do wszystkich, no i też docierały w bardzo ograniczonym zakresie. Wielu ocalałych wspomina, że właściwie nie miało pojęcia o tym, co się dzieje poza gettem. No a literatura dawała też po prostu jakiś pretekst do rozmów, kiedy się spotykano towarzysko, czy też spotykano się w ramach jakichś organizacji politycznych, no to można było rozmawiać i o literaturze, i o takiej, powiedzmy, stronie estetycznej, ale też o tych tekstach, powiedzmy, bardziej ideologicznych. Można było rozmawiać o tym, jak może wyglądać życie po wojnie, co się może wydarzyć w ogóle, jakie są prognozy, przewidywania. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawa rzecz mi się przypomniała, trochę dygresja. Podobno w getcie warszawskim bardzo chętnie sięgano po książki, które dotyczyły zagłady Ormian, żeby właśnie też jakieś przewidywać sobie, może jakieś scenariusze, zastanawiać się, domyślać, tak, co też się stanie. W ogóle to pewnie Adam wie lepiej, że o getcie warszawskim i o czytelnictwie tam wiemy więcej, no chociażby z archiwach, z dzienników i archiwum Ringenbluma, ale tam rzeczywiście czytano o zakładzie Ormian i podobno właśnie Przeminęło z wiatrem też było książką. Tak, no tak, to jest też inna grupa ludzi była. Poruszyliśmy już ten ważny temat, czyli pisanie w łódzkim getcie. Czy pisanie, dużo osób pisało i czy to też była jakaś forma ucieczki od tej rzeczywistości, czy raczej skupiano się na tej ważnej chęci przekazania kolejnym pokoleniom tego, co się dzieje, jak to wygląda?
jak to było, to był głód książki i epidemia pisania? To chyba tak, tak to było określone. Bo rzeczywiście ten, tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony czytano dużo, z drugiej strony chciano zarejestrować to, co, czy jakieś przeżycia, czy zanotować. Powstawały dzienniki, chęć zapisania tego, co się działo na bieżąco i mamy tych dzienników szereg. No, czy to jest dużo, czy mało, to myślę, że wiele z nich zginęło i niestety nigdy nie zostaną odnalezione, ale już i tak mamy przecież no, w tym gronie, jak widzę, rozpoznaję tutaj większość osób, które też przychodzą na spotkania, to nie trzeba mówić oczywiście, ale no, te najważniejsze dzienniki to Dawid Sierakowiak bez wątpienia, to jest książka, którą wszyscy powinniśmy poznać, jeśli chodzi o łódzkie getto. To jest taka lektura obowiązkowa i dziennik Rywki, dziennik Poznańskiego. Tak, ale powstawały teksty, które gdzieś były rozproszone, ale powstawały teksty, które powstawały gazetki nawet, w których były drukowane. Teraz od wielu lat, i to myślę, że jednak Adam powinien powiedzieć, bo to właśnie Centrum Badań Żydowskich, w ogóle Uniwersytet Łódzki po kolei wydaje i przywraca te teksty. Bardzo wiele już mamy udostępnionych, ale wciąż jeszcze tych, które uznaliście za najcenniejsze, ale jeszcze mnóstwo tych tekstów jest i jeszcze wciąż się odnajdują. W tej chwili od razu przy okazji małe zaproszenie na różne wydarzenia, które są, ale nawet koncert, który będziemy 28 sierpnia, który będzie w Parku Ocalałych, będzie oparty na tekstach z getta, między innymi teksta, które były pisane w getcie Rachmila Bryksa, którego córka, która była tłumaczką, nam przetłumaczyła dla nas właśnie wiersz Bryksa, zmarła chyba przedwczoraj. I oczywiście no, powstawały teksty takich osób, które już pisały przed wojną, byli pisarzami, poetami cenionymi wcześniej i kontynuowali swoją twórczość, jak Szajewicz chociażby, którego dwa poematy przetrwały i też zostały udostępnione, ale część tekstów no, nie zachowały się, a tworzyli się nowi twórcy, którzy zaczynali właśnie działalność w getcie łódzkim, ale już często publikowali, czy te teksty nie przetrwały i dopiero te, które zostały odtworzone, w jakiś sposób zostały wydane po wojnie. No to tak tylko wymieniając, ale to była naprawdę epidemia pisań. Tak sami, bo jak ja to powiem, to zabrzmi to może wręcz nieelegancko, ale oni sami mówili, po prostu wszyscy piszą. Wszyscy, to była też taka potrzeba, może też potrzeba, taka świadomość, że właśnie tej nietrwałości i może też zapisania, że tak jak chyba pisał Łaski w tym swoim dzienniku, który był pisany na marginesach książki francuskiej. O, jeszcze nie powiedzieliśmy o... Nie wiemy, czy on czytał po francusku, czy nie czytał, bo po francusku nie pisał, ale na marginesach francuskiej książki napisał w czterech językach, zapisywał różne notatki i on tak pisał, że nie wiem, czy ktoś przeczyta to, nie wiem, czy ja to kiedyś przeczytam. Ale czuł potrzebę zapisywania, także było coś takiego, także to jest niesamowity fenomen. Taką próbkę tego, co w getcie napisano, daje wydana przez nas parę lat temu ten antologia Oblicza getta. Chyba nie jest 6 lat temu? 7? Już no, nie. Ja w ogóle zaciera mi się absolutnie czas. Więc zachęcam Państwa do sięgnięcia do antologii Oblicza getta, którą wydawnictwo UEŁ wydało parę lat temu. Ona też jest chyba jako e-book dostępna, tak mi się wydaje. Powinna być przynajmniej, tak? Jak nie ma, to zrobimy wszystko, żeby była. I myślę, że spokojnie teraz, po tych kilku latach, bylibyśmy w stanie przygotować drugi taki tom, znaczy antologii tekstów z getta łódzkiego. To, co jest interesujące, to oczywiście poza tym, nie chcę powiedzieć wielkim, ale takim pisarstwem, dzienniki czy jakieś takie reportaże naukowe, powstawała masa, ale naprawdę masa, takiego pisania, bym powiedział, amatorskiego, które dziewczęta, chłopcy pisali w ramach swoich grup zainteresowań, kółek właśnie sionistycznych czy lewicowych. Tam Gordonia pisała, wydawała gazetki Hashomer Hatzair. Powstawała masa poezji dziecięcej, często bardzo naiwnej, często
no kiepskiej tak literacko, ale po prostu ciekawej dla nas, bo opisująca rzeczywistość getta w ten swój taki unikalny, specyficzny sposób, często korzystająca z tych klasyków poezji, na przykład Lokomotywę Tuwima, wykorzystującą jakby całą rytmikę i tego utworu. Ta poezja też jest częściowo publikowana właśnie w tym tomie Oblicza getta. Powstawało sporo takich panegirycznych tekstów na cześć Rumkowskiego, przygotowanych przez dzieci w szkołach, czy w zakładach pracy, w resortach, które też mają swoją wartość literacką, a dla mnie dokumentacyjną, bo ja staram się z tych tekstów literackich też jakieś dokumentacyjne rzeczy wycisnąć. Tutaj też zachęcam Państwa, powstaje i przez najbliższe 2-3 lata będzie jeszcze powstawał taki atlas literatury getta łódzkiego, atlas literatury Zagłady, szerzej Łódź, Warszawa, i razem z Zespołem Warszawskim z Instytutu Badań Literackich przygotowujemy tą łódzką część, gdzie właśnie z tekstów z getta łódzkiego, nie tylko dzienników, jego dokumentów, ale także literatury, również powojennej na temat getta łódzkiego, wydobywamy fragmenty, które opowiadają o doświadczeniu przestrzeni getta. I te fragmenty są później nanoszone, znaczy mapowane, tworzone są z nich właśnie takie mapy przestrzennego doświadczenia getta. I to, ten projekt powoli już się rozpędza, Sierakowiak już jest online dostępny. Kolejne mapy powstają, kolejne kwerendy, my to tak nazywamy też z różnych tekstów, powstają, więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Tylko jako ciekawostkę na sam koniec dodam, że w getcie powstawały, to co ty, Asiu, na początku mówiłaś, w różnych językach. I te teksty pisane w getcie to też są teksty pisane w różnych językach. Nie tylko Łaski, który pisał po polsku, żydowsku, hebrajsku i angielsku w jednej książce, ale to są dzienniki pisane po niemiecku, po austriacku, tak, przez Irene Hauser. Są pisane oczywiście po polsku, są pisane w języku jidysz i tych dzienników coraz więcej odkrywamy, bo kilkanaście w zasadzie znamy dzienników z getta łódzkiego, ale kolejne kilka, jak nie kilkanaście, wiemy, że gdzieś istnieją. Na przykład widzieliśmy je, też taki dziennik widziałem w Yad Vashem i 10 lat temu i zaginął później. Mam nadzieję, że się go uda, a jest niesamowity, bo pisany przez policjanta, który własną rodzinę w czasie szperry odstawił na deportację. Więc to też taki psychologicznie bardzo ciekawy tekst. Powstawał w języku czeskim, mamy dziennik Wiktora Hana pisany po czesku w getcie łódzkim, więc te jakby bardzo dużo też jest języków, w jakich powstawały, tych doświadczeń różnych osób z różnym jakby z różnych miejsc na świecie w zderzeniu z rzeczywistością getta. Dobra, więcej nie mówię. Ja jeszcze może tylko dosłownie dwa zdania, bo to nie padło, a może to jest oczywiste, może jednak powinno paść, że przecież nie tak łatwo było właśnie znaleźć chociażby materiały, na których można było pisać, czy którymi można było pisać, a jednak to robiono. Chciałam właśnie o to zapytać, ale Ewa, jakbyś mogła nam przybliżyć, powiedzieć może, jaka jest różnica między tymi książkami, tymi dziennikami, które powstawały w getcie, pisanymi przez kobiety? Czy sprawdzałaś jakby tą różnicę przy dzienników pisanych przez mężczyzn? Czy tak jak powiedział Adam, wiadomo, że wszystko zależało od punktu, w którym się było. Wybitna książka Arnolda Mostowicza też ma zupełnie inny punkt widzenia, bo Mostowicz był lekarzem i mógł wchodzić tam, gdzie nikt inny wejścia nie miał. Ale czy sprawdzałaś tak nawet z ciekawości, porównując doświadczenia, jakieś ważne wydarzenia, czy to było opisywane w inny sposób i kto dla ciebie jest najważniejszym pisarzem czy autorem dzienników z czasów getta? Jeśli chodzi o te dzienniki, które powstawały w getcie łódzkim, no to tutaj rzeczywiście przede wszystkim wydaje mi się, że decydujący jest, nie wiem, background, klasa społeczna, jakieś poglądy, pochodzenie osób, nie tak bardzo płeć, bo na przykład w dzienniku Irene Hauser mamy taki wstrząsający zapis, no najpierw rozpadu więzi rodzinnych, jakiejkolwiek więzi z mężem, no a później umierania z głodu. U Dawida Sierakowiaka też się pojawiają takie sprawy związane właśnie z rozpadem rodziny, wywołanym głodem. I to być może ta rodzina byłaby w stanie przetrwać, gdyby nie
te ciężkie warunki w getcie. Natomiast jeśli spojrzymy na to zagadnienie trochę szerzej i wyjdziemy poza Łódź, no to tutaj zdecydowanie można zobaczyć, że w tekstach pisanych przez kobiety często pojawiają się takie, częściej powiedzmy, pojawiają się takie wątki, których nie ma w tekstach pisanych przez mężczyzn. Chociaż oczywiście no, te sprawy związane z rodziną są bardzo częste, no bo to jest jednak po prostu ważna rzecz w życiu każdej osoby i ta próba utrzymania tych więzi, utrzymania przy życiu bliskich, to była rzecz kluczowa dla bardzo wielu osób, jeśli nie większości. Myślę, że można też tak powiedzieć. Pytałaś o co polecam, jeśli chodzi o jeśli chodzi o getto łódzkie i doświadczenia kobiet, no to jest trochę tekstów niewydanych jeszcze. Tak jak wspomniał Adam, dla mnie takim wstrząsającym tekstem jest ten, o którym mówiłam, czyli dziennik Ireny Hauser. On jest bardzo krótki, ale no ja czytałam trochę tekst tych ego dokumentów z okresu zagłady, nie tylko z Łodzi i Ireny Hauser polecam nie tylko ze względu właśnie na Łódź, ale tak ogólnie, no to jest rzecz naprawdę poruszająca do głębi. Ale jeśli chodzi o doświadczenia kobiet, to mamy na przykład wydane 3 pamiętniki, dzienniki kobiet, które ukrywały się w okolicach, zdaje się, Dąbrowy Tarnowskiej. To było opracowane przez profesora Grabowskiego. I tytuł to jest chyba Dobrze posiadać dom pod ziemią. Dobrze jest posiadać dom pod ziemią. I tam jest tekst Melanii Weisenberg, zdaje się. Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, bo czytałam to już jakiś czas temu i teraz sobie nie odświeżyłam tych informacji. Zastanawiam się, czy państwu zdradzać, co tam się dzieje, bo rzeczywiście jest to rzecz bardzo specyficzna i pokazuje też taką wieloaspektowość tych relacji między osobami, które się ukrywały, a tymi, które dawały im schronienie. No i właśnie pojawia się tam coś, co można by tak najogólniej nazwać doświadczeniem kobiet w okresie zagłady. Ja może więcej nie będę mówiła, po prostu warto to przeczytać, bo to też pomaga dużo rzeczy zrozumieć i dużo rzeczy, nie wiem, przestawia w głowie, kiedy się to przeczyta. Zresztą w ogóle większość tekstów, no warto po nie sięgać, bo one pokazują tę ogromną różnorodność ludzkich doświadczeń. I nawet jeżeli to się trudno czyta, ja też po tym jak w ubiegłym roku miała miejsce taka awantura w Polsce wokół wypowiedzi profesor Barbary Engelking o stosunkach polsko-żydowskich, no to pomyślałam sobie, Boże drogi, no wystarczy przeczytać kilka pamiętników czy dzienników okresu zagłady i nikogo to już nie będzie dziwić, to co ona powiedziała, bo to się jakby wszędzie pojawia, prawie wszędzie. No, ja jednak uważam, że jeśli chodzi o łódzkie getto, no to dziennik Dawida Sierakowiaka to jest tekst, który jest niezwykle ważny i poruszający, zwłaszcza to, kiedy opisuje wszystko, co dotyczy Szpery i matki tego jego osobistego doświadczenia, przerażenia i tego, w jaki sposób właśnie też jego ojciec się zachował, jak to jest szczere i takie po prostu to widzę te sceny. Są niezwykle takie mocne, ale także naprawdę jestem zachwycona nim. Nie mogę przeboleć, że nie mieliśmy okazji nigdy z nim porozmawiać jako takim 95-latkiem jak Marian Turski, bo uważam, że mielibyśmy noblistę albo jakiegoś wielkiego człowieka, może nie w ogóle nie w literaturze, ale jakąś wybitną postać. To jak on pisze, jak obserwuje jako 17-18-latek, co on widzi, co dostrzega, jak głęboko patrzy, to jest wybitna rzecz. Natomiast chciałabym powiedzieć o nazwisko, bo wymieniłaś imię, o które oczywiście chciałabym tutaj powiedzieć, o Melanii Fogelbaum, która zginęła w Auschwitz. I to jest też taka piękna historia,
Ja lubię jej poezję, ona się zachowała w takich przekazach jej uczniów, nie uczniów właściwie, i takich ludzi, którzy byli w niej zakochani, bo ona była taką postacią, która niosła właśnie im nadzieję w tym potwornym getcie, i ona opiekowała się grupą młodzieży. Wśród tej młodzieży był między innymi Leon Kovner, taki 15-latek, na którym ona wywarła ogromne wrażenie, i pani Helena, pamiętasz nazwisko? Svetensson? Zimler. W Łodzi była Helena Zimler, która w Szwecji. Oni przeżyli wojnę i oni właściwie bardzo, bardzo zabiegali o to, żeby wydać jej poezję, i ona wyszła, można znaleźć ją w internecie. I te wiersze są takie niezwykle poruszające, ale myślę, że dla mnie też te biografie są ważne, i to, że ona tak została z tą pamięcią, a Leon Kovner całe życie przeniósł tę miłość na swojego syna, Eliasafa Kovnera, który ma w tej chwili 50 parę lat i prawdopodobnie zrobi film o Melanii, bo on właściwie wszystko o niej wie, on ją kocha tak samo jak jej ojciec. I poezję, której tylko ojciec mu tak trochę tłumaczył na hebrajski, ale to jest niesamowite. I ta poezja jest bardzo nowoczesna. Z kolei tutaj mamy poetkę, tak jak wielu tych poetów, tak jak powiedzieliśmy, to jest, no, Chava Rosenfarb jest też wybitną poezją, ale tłumaczymy ją z jidysza, to jest po polsku. To jest bardzo dobra literatura, także ja bym te dwa nazwiska. Adam, teraz. Cały czas myślę, jak padło to pytanie. Oczywiście tak, i Irene Hauser, która jest wstrząsająca, ja za każdym razem odchorowuję ten dziennik jako rodzic małych dzieci. Dawid Sierakowiak, bo ja po prostu też Dawida uwielbiam i jestem psychofanem, jak to się mówi. To powiedzmy, że pracowałeś też przy tych. Tak, przy edycji Dawida Sierakowiaka pracowałem i nadal pracuję, bo w przyszłym roku ukaże się angielskie tłumaczenie Dawida Sierakowiaka w wydawnictwie Brill. Właśnie państwo mieli czytać to tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego, to wydanie. Tak, tak. Polecamy to wydane przez Żich parę lat temu, bo po prostu jest najbardziej kompletne. Także wznowienie od dyrektora. No ja z dyrektorem muszę pogadać, Żichu, w przyszłym tygodniu. Parę spraw i też poproszę go tak, o tego Sierakowiaka oczywiście. Więc w przyszłym roku ukaże się wersja anglojęzyczna, jeżeli państwo też będą ciekawi. Więc te dwa nazwiska, jeżeli chodzi o dzienniki. Ale też z racji tego, czym się zajmuję i co mnie interesuje, ja zachęciłbym państwa do sięgnięcia po reportaże z getta łódzkiego i te takie teksty, też to jest literatura, tylko trochę inna, Oskara Zingera, reportaże z getta, które są niesamowite, a przede wszystkim reportaże Józefa Zelkowicza, którego też uwielbiam, i chciałbym kiedyś coś o Zelkowiczu napisać, bo i coś znaleźć więcej na jego temat, bo jest też świetnym, bystrym reportażystą. Wspaniałe pióro, jeszcze te przedwojenne jego reportaże są też niesamowite, z poczuciem humoru, ale też z takim darem obserwacji. Ale no, w zasadzie wszystko jest ciekawe, znaczy zależy tak. To jest tego tak mało, znaczy to nie jest tak, że możemy wybierać sobie w ogromnym, tak jak tutaj, książki, które bym polecił z tych tysięcy, które tutaj stoją. No, tych książek jest zaledwie kilkadziesiąt. To są książki, które jesteśmy w stanie przeczytać tak naprawdę w 2 lata, tak myślę, jeszcze zostawiając sobie czas na inne przyjemności. Więc tego naprawdę nie jest dużo, więc jakby cokolwiek państwo sięgną z literatury getta, to myślę, że będzie warte, bo to, co by nie mówić, nawet ta literatura dziecięca, ale to nam bardzo tłumaczy świat, znaczy to, co się dzieje dzisiaj na świecie, to jest w zasadzie, w tych tekstach możemy znaleźć pewne odpowiedzi na pytania, które dzisiaj nas nurtują. Też pokazuje, że niektóre prawdy są ponadczasowe, uniwersalne. No tak, niektóre doświadczenia, niektóre ludzkie reakcje, zachowania, i jesteśmy w stanie te zachowania poznać, przewidzieć i nie będziemy się dziwić, dlaczego akurat tak się ludzie zachowują względem innych, bo tak się przecież już zachowywali od setek lat i tak samo 80 lat temu 300 metrów stąd dokładnie tak samo się zachowywali. Pozwolicie państwo, że zadam ostatnie pytanie naszym gościom i oddam wam głos. Mówiłeś, że jest jakby ograniczona liczba tych książek z czasów getta lub reportaży lub wspomnień. A powiedzcie, co myślicie o
fabularnych książkach, które powstają o getcie, czy o Łodzi żydowskiej, czy o Litzmannstadt. Wiemy, że czy w ogóle o, nie tylko w temacie Łodzi. Coraz bardziej popularne są takie. To ma nawet swoją nazwę, to się nazywa holopolo, że to jest bardzo się ładnie, łatwo sprzedaje. Tatuażysta z Auschwitz, rzeczy, które się czyta lekko i jesteśmy jakby pogrążeni w świecie romansu w Auschwitz i to się inaczej zupełnie poznaje tą historię. Chciałabym poznać waszą opinię na temat tych fabularyzowanych historii pisanych współcześnie. Ewa, niech zacznie. Ja ostatnio. Ja będę niemiły. Padło tutaj jakieś stwierdzenie, takie stwierdzenie, że książek tych dotyczących Łodzi getta łódzkiego nie jest aż tak wiele, no ale przecież mamy też inne dokumenty, wspomnienia, dzienniki, właśnie też reportaże czy innego rodzaju teksty dotyczące zagłady, wojny, historii Żydów nie z Łodzi. I myślę, że jeśli by zacząć czytać te właśnie pamiętniki, dzienniki, to nam trochę czasu zejdzie i od tego bym polecała zacząć, a nie od tak zwanego kiczu holokaustowego, który jest najeżony takimi stereotypowymi obrazami, często też przekłamuje historię. Ja muszę przyznać, że kilka takich książek czytałam i rzeczywiście nie mogłam się od nich oderwać, bo to po prostu były tak złe książki, że byłam ciekawa, co znajdę na kolejnej stronie. Nie było to może jakoś bardzo zaskakujące, bo właśnie są to często takie wizje bardzo stereotypowe i no właśnie. Więc szkoda czasu, myślę, chyba że właśnie z takiej ciekawości poznawczej, no bo to jest literatura popularna, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co się czyta. No ja też śledziłam, ile jest jakichś recenzji na takich popularnych stronach czytelniczych w internecie. Mnóstwo ludzi to czyta, mnóstwo ludzi recenzuje te książki. Wiele traktuje je jako źródło historyczne niemalże. I pisze, że dzięki tej lekturze dowiedziało się bardzo dużo o historii II wojny światowej. No, szczerze mówiąc, włos mi się jeży na głowie, kiedy to widzę. Adam? Tak, my jesteśmy złymi adresatami tego pytania, bo za dużo wiemy. Więc to jest ten problem, że po prostu nie godzimy się z pewnymi rzeczami, które autorzy robią, z pewną profanacją, nie wiem, pamięci, doświadczenia, zagłady, umierania, głodu, rozpadu więzi rodzinnych, jakichś innych doświadczeń, które takich intymnych, które są po prostu zabierane tym ludziom właśnie w takiej literaturze popularnej różnych autorów i zagranicznych, i polskich. Tutaj mówię o getcie łódzkim, ale też szerzej, tak jak mówisz, tutaj literatura holokaustowa, taka popularna, ten kicz, czy ja to wpisuję w ten nurt Holocaust Industry, czyli po prostu robienie rzeczy o Holokauście, które, bo wiadomo, że to się sprzeda. Takich popularnych z zastawieniem na pieniądze. Więc ja jestem bardzo krytyczny względem wobec takiej literatury, aczkolwiek muszę też zrobić taką gwiazdkę. Jest kilka tekstów literackich, które można nazwać literaturą popularną, które wokół historii getta łódzkiego się jakby poruszają czy dotykają, które nie są złe, znaczy nie są aż tak złe, bo są albo pisane przez ocalałych, tak jak te reportaże Mostowicza, pisane wiele lat przecież po wojnie, a jednak no on tworzył inną literaturę, taką science fiction bardziej znamy, tak, ale tego reportaże z getta to nie jest science fiction, to jest właśnie to, że potrafił piórem władać, sprawiło, że myślę, że tak odpowiedzialnie i uczciwie podszedł do sprawy, więc tu są też takie wyjątki. No są pojedyncze, znaczy tutaj też nie chcę nazwiskami, jakby tytułami rzucać, bo które polecam, które nie polecam. Są rzeczy mniej i bardziej szkodliwe, z tych mniej, nie wiem. Ja na przykład, mi się podobała autentycznie, przyznaję, Fabryka muchołapek Barta. To jest bardzo ciekawy zabieg. Ja rozumiem Rumkowskiego, znaczy rozumiem wykorzystanie Rumkowskiego. I uwierzcie mi państwo, ja nie jestem względem Rumkowskiego jakiś strasznie przesadnie krytyczny. Nie należę do tych skrajnych jakby głosów potępiających absolutnie postępowanie przełożonego Starszeństwa Żydów. Im więcej czytam o getcie i tego, jak getto funkcjonowało i o nim, tym więcej jakiejś takiej empatii w sobie mam. I myślę, że akurat to jest też ciekawe. Król żydowski, Leslie Epstein, też ciekawa bardzo książka.
nie wpisuje się tak, nie wpada w ten kanał, ten ściek takiego właśnie Holocaust Industry, jak masę innych książek, o których nie będę mówił, żeby Państwu nie podsuwać tytułów, ale kilka już mi przychodzi do głowy. Więc tak, znaczy są jakieś perełki. Ja nie wiem, czy to jest znaczy też takie złe, żeby sięgać po te książki. No też nie ma co zmuszać ludzi, żeby czytali Jana Grabowskiego, czy Dalej jest noc, jakieś takie wstrząsające, bo to może ludziom krzywdę zrobić. Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie jest dokument, nie? Że to nie czyta się tak, czegoś, wszyscy, co pewnie większość z Państwa, przepraszam, też nadal uważa, że byłam sekretarką Rumkowskiego, to jest dziennik Etki Daum. No to nie jest dziennik, to jest literatura piękna, tak? To jest fikcja. Więc to też jest no, takie ryzyko, no, ale w takich chyba czasach żyjemy. Znaczy, naszą pracą tutaj popularyzatorów, tak, nauczycieli i tak dalej jest Państwa wyprowadzać z błędu. Będąc nastawionym, znaczy przygotowanym na te koszty, które my ponosimy, takie emocjonalne, psychiczne, czyli tej... Zabrałeś mi puentę. Jak my to nazywamy sedymentacji smutku, tak, która jak czytam po raz kolejny deportacji dzieci, no to wiadomo, to się odkłada w człowieku, tak, w pewnym momencie to... Znam z doświadczeń moich znajomych z różnych miejsc i krajów, no to jest ten masa krytyczna, którą się pokonuje, tak? Więc tak, przepraszam, że zabrałem puentę. Dodam, że przecież Drzewo Życia to też jest fabuła, fikcja, to nie jest dokument, o czym często zapominamy. No właśnie, dlatego tutaj chciałam na koniec powiedzieć, bo tak naprawdę to, co my jako Centrum Dialogu wydajemy, to wydajemy jednak fikcjonalne teksty, ale napisane przez ocalałych, ale no i myślę, że to jest bardzo wartościowa literatura, także pod względem historycznym. Ja tam no, myślę, że znajdzie się różne pomyłki czy różną... wpadki autorki w historycznych książkach też się znajduje. To jest inna sprawa. Natomiast ja wierzę w to doświadczenie ocalałej i która... Ja wierzę w to, jak ona pisze. Oczywiście to jest absolutnie dalekie od tego, jako w tej chwili nie jako popularyzatorka, tylko jako badaczka literatury. Nie powinnam tego powiedzieć, bo tekst jest czym innym niż autor. Trzeba oddzielić autora od tekstu. Także myślę, że tutaj się chyba zgodzimy wszyscy, że są po prostu teksty, które są, nawet jeżeli są literackie, są z szacunkiem dla tematu i nie kłamią po to, żeby znaleźć publiczność, albo nie robią takiej niepotrzebnej sensacji z czegoś, tak jak no, ulubionym tematem do tekstu, tak Holopolo mówimy, ale przede wszystkim to nie są polskie teksty, większość tych tekstów przyszła do nas z Ameryki. To jest właśnie no, chociażby na pedofilii Rzymkowskiego, tak? To jest ulubiony sposób wykorzystywania, to jest w wielu, wielu tekstach. Ale faktycznie też mamy też pełną świadomość, że te teksty, które są pisane także przez ocalałych, są wydumywane czasami, wymyślane, czy są to jakaś wizja tej rzeczywistości, której już nie pamiętają, ale która jest taką, wydaje mi się, że tak to było wtedy, a to już było po 50 latach przeżytych, po przeczytaniu iluś filmów, książek, przeczytaniu iluś tekstów, wysłuchaniu iluś przyjaciół, znajomych, innych ocalałych. I to jest taka jakaś esencja tego i czasami tam są... Że się to wspomnienie... Tak, wspomnienia takie odbite. Także to oczywiście trzeba wiedzieć, ale... No ale ja myślę, że dobrze, jeżeli ta wiedza o Goethe na przykład przechodzi przez literaturę. Nie każdy może czytać i potrafi czytać książki historyczne i musi czytać historyczne. Także literatura jest bardzo potrzebna po to, żeby pewne tematy wejść, nawet niełagodnie, bo tak jak mówicie, niektóre teksty są bardzo poruszające. Tutaj to, co chciałam powiedzieć, wcześniej już mówiliście o tym, że jeden z takich ważnych tekstów, które były czytane w gettach, nie tylko w Łodzi, ale w ogóle, była ta książka... nie pamiętam autora, Wintera chyba, o rzezi Ormian w 1915 roku. I taka scena niesamowita jest w Drzewie Życia, kiedy ona opisuje, że jakiś chłopiec był tak zaczytany w książce i tak był pochłonięty tym, co czyta,
że nie zauważył niebezpieczeństwa. Tym niebezpieczeństwem był żandarm, który tam, bo był za blisko drutów i go zastrzelił. I dopiero jak tam zobaczono, że właśnie czytał tę książkę właśnie o rzezi Ormian. Nie wiem, czy ta scena miała miejsce w rzeczywistości, ale jest niezwykle taka do wyobraźni przemawiająca i myślę, że ta literatura pozwala przejść do tych tematów. Przypadek Herzińskiej i dziennika Etki Daum wielokrotnie naprawdę absolutnie musiałam prostować to, ale z drugiej strony mnóstwo ludzi zaczęło czytać inne teksty, kiedy się dowiedziało ode mnie, że to nie jest dziennik, to nie Etka Daum była, nawet był taki dziennik prawdopodobnie, dokładnie, tylko że to jednak jest napisane przez Herezińską powieść, zresztą świetną pisarkę, skądinąd od tego zaczęła się jej kariera tak naprawdę, od tej książki. Teraz jest znaną pisarką literatury dotyczącej średniowiecza, czy tam jakichś dawnych wieków. Także nie zdecydowanie uważam, że te teksty są ważne, tylko nie te, o których ty powiedziałaś, tak? Trzeba czytać z tą świadomością i wdzięcznością za pracę badaczy i popularyzatorów. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy Bibliotece.